Siemacie, z tej strony Bass Driver. Witam Was na kolejnym już teście przepięknego Fendera Jazza od Riffu. A to jest mój ziom Xantyp. Siemano, siemandero, witam wszystkich bardzo serdecznie. Zapraszam na końcówki samochodowe. Tak, bo Xantyp na swoim kanale Xantyp77, czyli filmiki o gitarach, na końcu każdego filmu ma jakąś samochodową, motoryzacyjną wrzutkę. Tak, no ale przejdźmy do meritum. Dzisiaj na tapecie mamy fretlessa, czyli bezprogowego jazza. No i co? Co to znaczy, że ten bas jest bezprogowy? To jak na nim grać, no? Normalnie. Skąd wiesz, gdzie nacisnąć? Skąd wiem? Generalnie naciskamy w miejscu, gdzie powinien być próg. Tutaj mamy bardzo fajne ułatwienie, bo są markery na tej oto palisandrowej postrunicy i palcem musimy trafić w ten marker. Tyle. Mhm. Są oczywiście fretlessy bez markerów, no to wtedy trzeba mieć naprawdę, naprawdę bardzo dobrze wyćwiczony słuch, żeby grać na czymś takim, ale jeżeli mamy markery, to to wcale nie jest żaden wstyd, bo Jaco grał z markerami, Mark Egan gra z markerami, Gary Willis, nieodżałowany Mick Karn, oni wszyscy używają lub używali fretlessów z markerami, więc to naprawdę nie jest żaden obciach. No i te markery mamy tutaj, dzięki czemu mi na przykład jest dużo łatwiej grać na takim basie. Natomiast dlaczego fretless? Fretless po prostu brzmi zupełnie inaczej niż bas z progami. Jest bardziej śpiewny, nie ma takiego mocnego metalicznego ataku. On jest bardziej do takich delikatnych, śpiewnych, mruczących brzmień. Czy to jest coś, co ma zastąpić brzmienie kontrabasu? Nie do końca. Znaczy, oryginalny zamysł, bo w ogóle pierwszym fretlessem seryjnie produkowanym był, o rany, to robił chyba Honor w ogóle w latach 60-tych, na przełomie lat 60-tych, 70-tych. Zaraz potem wszedł Fender z Precisionem i one były generalnie tak ustawione, żeby trochę ten kontrabas emulowały. Jednak tak naprawdę brzmienie fretlessa rozpropagował Jaco Pastorius, który grał na tej mostkowej przystawce. To jest bardzo charakterystyczne brzmienie i ono najbardziej jest właśnie kojarzone z basem bezprogowym. Jest bardzo śpiewne, ma więcej takiego okrągłego środka i generalnie ja o fretlessie mówię, że to jest instrument zmysłowy, bo on reaguje na każdą najmniejszą zmianę artykulacji, na każde najmniejsze przesunięcie palca na podstrunicy. Na przykład wibrato tutaj robimy nie w ten sposób, jak w instrumencie z progami, tylko tak. Jak, właśnie kiedyś dostałem... Jak na wiolonczeli. Dostałem kiedyś ochrzan właśnie, jak pierwszy raz wziąłem gitarę elektryczną, która nie miała progów, bo takie też istnieją. No i właśnie to chyba była gitara firmy Vigier. Francuska gitara, z aluminiową podstrunnicą tak w ogóle, to też ciekawe. No i zacząłem wibrować normalnie, no bo gitarzyści generalnie na basie z progami też tak się wibruje, nie? Że wibruje się w tą stronę, a pan mnie ochrzanił, że tak, nie, widać, że pierwszy raz masz fretlessa, no bo na fretlessie wibruje się w ten deseń. To nie jest takie proste, długo ci zajęło nauczenie się tej techniki, jak to wygląda? Wiesz co, mi to przyszło dosyć naturalnie, dlatego że od zawsze, odkąd pamiętam, uwielbiałem fretlessa i był to instrument, na którym strasznie chciałem grać. Mój pierwszy bas w ogóle odprogowałem, jak kupiłem swój drugi, z pierwszego wyjąłem progi i zacząłem grać w ten sposób. No i od tamtej pory praktycznie nie wyobrażam sobie życia bez fretlessa. Co prawda nie gram na nim aż tyle, ile bym chciał, ale uwielbiam to brzmienie, uwielbiam właśnie tę wrażliwość na artykulację. No jak już mówiłem, to jest instrument, który jest po prostu strasznie zmysłowy i sprawia do taką niezwykłą przyjemność grania. No też jest na pewno tak, że no nie we wszystkich gatunkach muzycznych to się sprawdzi, prawda? Jak tutaj grałeś, no to jednak wiesz, mnie się przypomniały muzyka z filmów z lat 80., polskie filmy z lat 80., takie właśnie, wiesz, długie, jakieś basowe motywy, przeloty, takie, wiesz, ale tak jak mówisz, takie, no nie wiem, tak po angielsku to by można powiedzieć, takie smooth, takie no tak, to ma być ciepłe, takie, wiesz, takie lejące się brzmienie, no to no nie jest to bas uniwersalny do wszystkiego, niby prawda? Nie, ale na przykład Steve DiGiorgio gra na fretlessie metal. Mhm. Da się? Da się. Też w tym instrumencie mamy dosyć charakterystyczne struny. Przyjrzyjcie się. To są struny, które nazywają się flaty. Tak.
Nie są to szlify. Wielu ludzi mówi na to szlify, ale to jest nieprawidłowa nazwa, dlatego że one nie były szlifowane. To jest po prostu płaska owika, która została nawinięta na rdzeń. Takie struny służą do tego właśnie, żeby bardziej to brzmienie poszło w stronę kontrabasową. Też wielu ludzi twierdzi, że one oszczędzają podstrunnice. Ja natomiast od zawsze na fretlessie gram na roundach, czyli na zwykłych strunach z okrągłą owiką, więc po prostu wolę ich brzmienie. Jest jaśniejsze, jest żywsze i przede wszystkim daje bardziej wyraźny tak zwany efekt mwah, tak to się nazywa po angielsku, pisze się mwah. Chodzi o to, że dźwięk po uderzeniu otwiera się jakby dopiero po chwili, tak jakbyś używał kaczki. Tak jakby tam był taki filtr załączony. No i to jest właśnie ten efekt na fretlessie. Jeżeli odpowiednio, z odpowiednim atakiem wydobędziesz dźwięk, to on właśnie się otworzy dopiero tak po ułamku sekundy. To jest bardzo, bardzo fajne brzmienie i łatwiej uzyskać na roundach niż na flatach. Gitara zrobiona jest z drewna olchowego. Tak. Tradycyjne dwa, tym się wyróżnia jazz bass, że ma dwa takie singlowe przetworniki, cieniutkie. Precel, czyli tak zwany Precision, ma jeden przetwornik zupełnie innej tak, konstrukcji. Tak, Precel ma taki, można powiedzieć, łamaną przystawkę. Jazz ma po prostu dwa single. Do tego całkowicie pasywna elektronika, czyli głośność przystawki gryfowej, mostkowej, no i pokrętło tonu, którym obcinamy sobie górkę. Palisandrowa podstrunnica. Tak, z markerami. Z markerami w postaci takich kresek tam, gdzie powinny być progi. Tutaj dodatkowo mamy tradycyjne markery na boku podstrunnicy. Cieniuteńki Modern D to się nazywa gryf. Znowu, tak jak w przypadku tamtego instrumentu Ultra, bardzo fajne dojście do wysokich pozycji. Tutaj nic o w specyfikacji, nic o zmiennym radiusie gryfu nie znaleźliśmy. Struny przewlekane przez korpus, przez takie fajne, duże, takie fajne, duże tuleje. I mostek, który też jest konstrukcją High Mass, tak? Tak, tylko że to jest taki bardziej... To się nazywa High Mass Vintage tutaj. Tak, to on jest bardziej w stronę tego tradycyjnego mostka. Czyli jest... Aha, i są cynkowe... Siodełka tak. Tutaj. Tak, do tego oczywiście bardzo wygodny, wąski, typowo o typowo jazzbasowym profilu klonowy gryf. Nowocześniejszy typ tunerów, które... Tak samo było chyba w tym, kluczy. Nie? Tutaj chyba było dokładnie to samo, tak, dokładnie te same klucze, tak. Nowocześniejszy typ kluczy, one bardzo ładnie trzymają strój, nie puszczają, więc godne polecenia. Gitarka kosztuje 8600 zł. No, tyle kosztują instrumenty wyprodukowane przez panów i panie w Stanach. Dokładnie, ale jeżeli byście chcieli sobie zakupić taki instrument taniej, to na hasło FOG2022 w salonach muzycznych Riff, które udostępniły nam ten instrument do testów, jest 5% zniżki. Wystarczy po prostu wpisać takie hasło FOG2022 podczas zakupów, bądź iść do salonu muzycznego Riff w waszym mieście, ograć taki instrument, pokazać subskrypcję mojego kanału, Xantyp77, subskrybujcie również jego kanał. Bass Driver. Jeżeli tego jeszcze nie robicie, chociaż podobno te subskrypcje to są zupełnie do niczego teraz nieważne. Ale subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie! Żebro lajki zawsze na propsie są. Wiesz co, ja parę lat miałem problem z tym, ale już się nauczyłem. I generalnie można urwać. No, z tej ceny można urwać całkiem nieźle. Słuchajcie, no 5% z 8600, no to już są dwa komplety bardzo dobrych strun. Albo na przykład jakiś niedrogi efekt, jakiś chorus, a chorus bardzo dobrze pasuje do fretlessa. Jak wrażenia w ogóle jeszcze, powiedz mi? Słuchaj, no to jest w pełni profesjonalny sprzęt, bardzo mile mi się na nim gra. Jak już powiedziałem, założyłbym tutaj raczej roundy, czyli te struny z okrągłą owiką, 40, bo na fretlessie lubię mieć troszeczkę cieńsze struny, używam 40. Ostatnio w ogóle przerzucam się na 40 we wszystkich swoich basach, ale zacząłem właśnie od fretlessa. Jakoś bardziej pod palcami mi leżą na bezprogowym basie, wydają mi się troszeczkę śpiewniejsze. Raczej niklowane, dlatego że niklowane struny brzmią cieplej, nieco okrąglej od stalowych i to do fretlessa jak dla mnie bardziej pasuje. No i dodatkowo stalowe to rzeczywiście bardziej agresywnie traktują podstrunnice, tak więc warto mieć to na względzie. Posłuchajmy
Zapraszam. Jak Best Driver zagrał. Najpierw boss GT1000 liniowo, potem nagranie z wzmacniacza Trace Elliot mikrofonem pojemnościowym, potem nagranie z podkładem nagrane przez Nuxa NBP5. Posłuchajcie. Oczywiście najklasyczniejsze brzmienie fretlessa to jest ta przystawka. Tę skręcamy gryfową i zostawiamy tylko mostkową. I wtedy otwiera się piękne, śpiewne spektrum brzmieniowe tego instrumentu. Można też poeksperymentować z takim troszkę bardziej kontrabasowym brzmieniem, grając tylko na przystawce gryfowej i ściągając odrobineczkę pokrętło tonu. Fretless zazwyczaj nie służy do grania kostką, ale na przykład taki Sting grając z The Police właśnie tak robił. Tak samo na przykład zrobił Tony Levin nagrywając bardzo słynną linię basu do Sledgehammer Petera Gabriela. Tak, to było grane kostką na fretlessie. Ja akurat w tej chwili tego numeru nie przygotowałem, ale zagramy sobie coś innego. Thank you.
I to tyle w temacie amerykańskiego bezprogowego Fendera Jazza. Podziękowania dla salonów muzycznych Riff za użyczenie tego pięknego fretlessa do testu i dla Xantypa za zaproszenie. Pamiętajcie o 5% zniżce w Riffie na hasło FOG2022 przy zakupach online, a podczas zakupów stacjonarnych w jednym z salonów Riff o pokazaniu aktywnej subskrypcji kanału Filmiki o gitarach w telefonie. Można zaoszczędzić parę złociszy. Nie zapomnijcie też o moim fejsowym fanpage'u, Instagramie i stronie www.bassdriver.pl oraz o tym, że w razie takiej chęci możecie dokarmić głodnego basistę poprzez Patronite'a. W ogóle strasznie zaniedbałem moich patronów, jest mi z tego powodu cholernie głupio i niedługo postaram się coś dla Was wymyślić. A już za kilka dni trzeci i póki co ostatni Fender Jazz z Riffu. Dzięki ogromne i do najbliższego.